Zaczynam jazdę testową nową Skodą Fabia 1.0 TSI, 110 koni mechanicznych, dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów, 7-stopniowa. Mamy do dyspozycji 200 Nm i 110 koni mechanicznych. Sprawdźmy, jak ten samochód będzie sprawował się w czasie jazdy, dlatego że optycznie urósł, bagażnik również urósł do 400 litrów, wnętrze wygląda bardzo świeżo. Zobaczmy, jak ten samochód jeździ. Po pierwszym kilometrze, po pierwszych dwóch kilometrach, jakie przejechałem tym samochodem, odebrałem go jako całkowicie nowego. Miał 14 km na liczniku. Muszę powiedzieć, że czuć taką sztywność jeszcze tego nowego samochodu. Ona ma dosyć takie sprężyste, sztywne zawieszenie w porównaniu z Octavią. W porównaniu do poprzedniczki Fabii bardzo podobnie, ale to w sumie dobrze, bo tamta Fabia miała świetne zawieszenie. Poprzednia Fabia trójka. Ciekaw jestem, jaki będzie zużycie paliwa. No wiadomo, turbo żyje, turbo pije. Jak się go przyciśnie mocno, to i będzie dużo palił. Przy delikatnej jeździe powinien niewiele spalić, bo moja MPI pali niedużo. Niedużo to znaczy 5,5 litra, 5,7. Ciężko 6 litrów przekroczyć. Gdy puszczę nogę z gazu, świeci się nad przebiegiem dziennym, świeci się kontrolka eko. Wtedy obroty na automacie spadają do obrotów biegu jałowego. A tak ogólnie zauważyłem, że ten silnik dosyć szybko łapie temperaturę roboczą, bo mam w tej chwili 3 km przejechane od Hardeck Car Service i to jeszcze na dół, bo to jest wszystko z górki. No i już silnik ma temperaturę roboczą. Zauważyłem, że ta skrzynia DSG utrzymuje bardzo niskie, jak każda skrzynia DSG, utrzymuje bardzo niskie obroty silnika, bo on tutaj, ten silnik utrzymuje w granicach 1500 obrotów, ale wiecie, co jest najważniejsze, że on nie harczy i delikatnie pracuje. Nie dusi go. On sobie pracuje na tych 1500 obrotów, ale go nie dusi. Więc jak go nie dusi, no to nie ma sprawy. Bo tu najgorszą sprawą jest wtedy to, że rzeczywiście jak silnik jest przyduszony, no to nieprzyjemnie, jakieś drganie. Nie. On sobie tak pracuje, zobaczcie, no 1500 do 2000 obrotów, tak sobie taś, 1800. On już czwórkę włożył, 40 na godzinę, bardzo szybko przekłada tymi biegami, ciach. Fakt, że ja delikatnie operuję pedałem przyspieszenia, ale 39 km na godzinę on już zapiął czwórkę. Podejrzewam, o, 44 jest piąteczka. No, ciekawie, szczerze, nic mi to nie przeszkadza. Jedzie sprawnie, nie szarpie, a póki chce jechać, ma ochotę jechać, nie ma sprawy. Niech sobie trzyma te niskie obroty. Na tych dziurach tutaj powiem Wam, że lepiej amortyzuje, bardziej sprężyście niż Octavia 4. Octavia 4 ma coś, to zawieszenie bardzo miękkie i dobija. Z jednej strony dobija, nie jest tak komfortowy, nie jest tak dobrze dobrane jak w trójce. Fajnie przyspieszył, poprzekładał nawet nie wiem kiedy. 50 na godzinę, 48, piątka. No ładne. To, co mogę zaobserwować, jak do każdego samochodu grupy Volkswagena siadam i ja tutaj nie czuję się obco. Ja wiem, co jest. Podoba mi się to. Siadam w ten samochód,
i czuję się w nim jakoś znajomo. Nie ma żadnego problemu z przyzwyczajaniem się. Super, to jest ważne. Dla mnie przynajmniej jest to ważne, ponieważ przerzucając swoje różne rzeczy, które wozimy w samochodzie z jednego auta do drugiego, jak się przestawiamy, to nie każdy lubi takie zmiany. Przy telefonach jest to samo, więc tutaj fajna sprawa usiąść do czegoś, co znamy. No, kierownica jest mi znana, bo mam ją identyczną w Octavii. O, szóstka, 51 na godzinę, szóstka. To już troszeczkę przesadzone jest, bo już tak delikatnie już słyszałem silnik, że sobie nie mógł poradzić. Ze względu na te małe gabaryty jakoś świetnie mi się tym samochodem jeździ. To znaczy łatwo jest manewrować, łatwo jest zawrócić. Przede wszystkim jest też to DNA grupy Volkswagena. Niezależnie jak siadam w jaki samochód grupy Volkswagena, to czuję się w nim swobodnie. Czuję się w nim swobodnie. To jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. Na tej suchej skrzyni zauważyłem, że on szybciej rusza. Szybciej rusza niż Octavia na tym DSG DQ 380. Jakoś szybciej załącza. Ma to też sens, dlatego że ten czas załączenia sprzęgła musi być w miarę krótki, żeby go nie smażyć, tylko po prostu ruszyć. No i oczywiście wszędzie wokół ledwie samochód złapał temperaturę, to jak już wysiadam na zewnątrz, to czuję przede wszystkim ten zapach nowo wypalanych tłumików i wszystkich części, które się zagrzały, całego układu wydechowego, silnika, no bo one oczywiście są pokryte tą mikroskopijną warstwą różnego rodzaju olei, smarów technologicznych. Teraz jak puściłem nogę z gazu, tutaj mamy eko. On obniża obroty. 7, 61 km na godzinę. O bieduś, 1500 obrotów. Wyjeżdżam na trasę testową, standardowy odcinek, który przebywam każdym samochodem testowym. Pod domem kasuję licznik od uruchomienia i zobaczymy, jaki samochód będzie miał, jakie zużycie paliwa, jakie parametry. Na chwilę obecną przebieg samochodu to 35 km. Mam przejechanych 6 km od wyjazdu z domu, średnia 5,9, 5,8 była przed rondem, jak się włączałem do ruchu. Taka standardowa jazda, jak codzienne tędy jeżdżę. Widzę, że już od zeszłego rocznika w standardzie są w samochodach Lane Assist. Na razie nie czułem, żeby on w jakiś sposób mi tam ingerował. Przy robotach drogowych to jest denerwujące, bo są drugie linie i on tam różnie to widzi. Samochody różnie to rozpoznają. A to już jest ogólna bolączka tego systemu. Można to wyłączyć, ale każdorazowo po włączeniu zapłonu trzeba by to dezaktywować. Co zauważyłem we wnętrzu, po lewej stronie pod światłami mamy taki mały schoweczek. W poprzedniej Fabii mi tego brakowało. Ten schoweczek był w Octavii poprzedniej generacji, tej generacji. Fajna sprawa, bo można wrzucić sobie tam jakieś przydatne rzeczy, których w aucie jest bez liku. Niektórzy prześmiewają te uchwyty do drzwi, że wyglądają troszkę śmiesznie, no ale tak jest, co zrobić. Sterowanie szybami, widzę, że to jest bloczek standardowy dla całej grupy, bo to samo jest w nowej Octavii, w poprzedniej Octavii, ale to jest w porządku, to jest rzecz, która mi nie przeszkadza.
Suzuki w Swifcie przez 15 czy 17 lat dawało takie same. Nowe Vitarze były takie same jak w Swifcie sprzed 15 lat. Więc jeśli działają, jest wszystko ok, to po co zmieniać? Mówiłem wcześniej o nowej dźwigni zmiany biegów. Nie ma tutaj łopatek pod kierownicą do sterowania przekładnią. Tryb sport włączam w taki sposób, że do tyłu przesuwam dźwignię. W górnym prawym rogu wyświetlacza jest cyfra. Zarówno dla trybu drive, jak i dla trybu sport wskazuje aktualny bieg. Cofam z powrotem, natomiast przejście na sekwencyjną skrzynię automatyczną, na tryb ręczny, to jest przesunięcie dźwigni i zmiany biegów w prawo. No i teraz jestem na jedynce. Dwójka, jedynka. Jeśli ma za niskie obroty, to nie przerzuci. Przy 13 na godzinę nie chce dać dwójki. To dobrze w sumie, bo z dwójki nie będzie ruszał. Jest i dwójka. Pięknie pachnie nowością w tym samochodzie. Na zewnątrz jeszcze czuć zapach wypalanego tłumika, elementów, które gdzieś tam były zaolejone przez proces technologiczny, przez produkcję. Cyk, czwóreczka, ekoniańka podpowiada już, że piątkę. Pokazałem mojej małżonce, która na co dzień Fabią jeździ, pokazałem ten samochód, bardzo się jej podobał. Oczywiście zauważyła, że piękne te dekory, piano black, wstawki z napisem Fabia. Bardzo ładny, no i automat. Mamy klimatronik. Tutaj nie ma obawy, aktualna temperatura oleju to 95 stopni. Tutaj te silniki TSI, one mają chłodnicę oleju i temperatura oleju, z doświadczenia mówię, z jazdy samochodami z grupy Volkswagena z tymi silnikami, że ta temperatura oleju nie rośnie wiele. Ponad 105 stopni nigdy nie zauważyłem. Natomiast w mojej Fabii wystarczy ją wziąć gdzieś na jakąś przejażdżkę autostradową. No czasem bywa tak, że musi do tego posłużyć. No i wtedy podchodzi bez problemu przy utrzymywaniu 140 km na godzinę na autostradzie. Po kilkunastu kilometrach temperatura oleju podchodzi pod 121 stopni. Wtedy noga z gazu i zwolniałem. Przy czym jechałem wtedy A4 z Krakowa w Opolskie i to była godzina po 19, więc to też nie środek dnia, nie jakieś upały. Jakiś huk słyszę, ale wydaje mi się, że taki huk, jakbyśmy uderzyli w napompowaną oponę. Wydaje mi się, że może to być spowodowane oponami. Tutaj są 195, chyba na 60 czy 55. W każdym razie szerokość 195 i opony marki Bridgestone. Z reguły fabryczne opony są bardzo dobrej jakości. U mnie są akurat Kumo, ale też nie mogę narzekać. ES03, ale też są w porządku, dobrze trzymają. Niższa temperatura na zewnątrz to 12 stopni Celsjusza, letnie opony Bridgestone'a, jest w porządku. Temperatura oleju waha się między 94 a 95 stopni. No i zobaczcie, teraz obrotomierz spada, przy puszczeniu nogi z gazu obrotomierz spada na 1000. Zapala się nam kontrolka eco. Ten silnik 1.0 TSI to już jest jednostka Evo. Evo to znaczy jest on konstrukcyjnie zmieniony, poprawiony może w ten sposób. Jest on zmieniony w stosunku do tego silnika 1.0 TSI
który do tej pory był w ofercie. Otóż zmiana polega na dostosowaniu do nowych norm czystości spalin, do nowych norm emisyjnych. Zmiana polega na tym, między innymi, nie wiem, nie znam szczegółów konstrukcyjnych, natomiast wiem tylko, że silnik przystosowany jest do oleju 0W20, że tolerancje wykonania silnika są już bardziej dokładne pod kątem nowych norm emisyjnych. No i nie wiadomo, jak on się zachowa na tym 5W30, w związku z tym on jest zalecany 0W20. No i myślę, że tutaj trzeba będzie nie zaniedbywać tego interwału. Będzie miał duży... Nie jest dziś szczególnie wietrznie, jest delikatnie wietrzyk, ale nie czuję, żeby samochodem w jakiś sposób ruszało na boki, żeby on mi tańczył po drodze. Jedzie się pewnie. Te 140 na godzinę bez problemu utrzymuje, bez zadyszki. Temperatura oleju 97 stopni. To, o czym wcześniej mówiłem. To robi naprawdę dobrą robotę. Dodatkowo, ponieważ z litra pojemności generowana jest większa moc niż w przypadku MPI, ten silnik ma inny bilans cieplny, w związku z tym ten olej jest tutaj chłodzony w dodatkowej chłodnicy. No i dzięki temu też odprowadza to dodatkowe w porównaniu do MPI ciepło generowane przez silnik, ale jest to naprawdę w porządku zrobione. No i zobaczcie, mam 140 na godzinę, to jest 3000 obrotów. 140 na godzinę to jest 3000 obrotów. To jest bardzo dobra wartość. Sprawdzę już, jakie mam aktualne zużycie. W tej chwili 6.0. 5.8, 5.7. W granicach 6 litrów, jadąc 140 cały czas. Bardzo dobry wynik. To odrobinę więcej niż litr ponad wynik znany z silników diesla. No, na przykład porównując go do 2.0 TDI z Octavii. No bo tam potrafię przejechać 500 km i moim autostradą. No i mam zużycie paliwa rzędu 4,7-4,9. Tylko tam przy 140 jest 2000 obrotów, no ale to jest diesel. Tutaj mamy 200 Nm momentu obrotowego. Wiecie, miałem dużą zagwózdkę, ponieważ jasne, mam sentyment do Skody, odkąd prywatnie miałem przeróżne samochody, parę naście, jeśli nie 10. I w momencie, kiedy zacząłem otrzymywać firmowe samochody, mimo że już zjeżdżone, ale marki Skoda, no to właściwie te moje problemy z samochodami się skończyły, bo tam były jakieś drobiazgi, mimo że one miały po 250 tysięcy przejechane, to psuły się jakieś drobiazgi typu notorycznie czujniki cofania, gdzieś jakiś automat zaświecający światło w kabinie. A, tu się zbliżam do odcinka testowego. Więc mam sentyment, ponieważ uważam, że to są dobre samochody. Istnieje szereg marek, mnóstwo marek samochodowych, jak wiemy. Dla każdego coś miłego, po to, żeby właśnie coś wybrać. 80 do 140, start! Start.
stop. Start. Stop. Start. Stop. 0 do 100 tryb drive. Start. Tryb sport. Stop. No i teraz sławetne 50 do 140. Tryb drive. Niech przejedzie sobie ta Hondzina. Start.